Dzień dobry Państwu. Witam w programie Minął Tydzień TV Myśl Polska. Witam wszystkich w żelaznym składzie. Kolega Przemysław Piasta, Poznań. Witam kolegów, witam Państwa. Zaśnieżony. Już nie, teraz raczej zabłocony. Od południa padał u nas deszcz, także po śniegu już nie ma śladu. A może deszcz ze śniegiem, tak jak na Klosie, taka była odzywka w jednym z odcinków. Nie, Poznań jest tutaj zwesternizowany, już na żadnego śniegu, także Klos nie ma żadnych szans. Przypomnę, hasło było, w zeszłym roku o tej porze padał śnieg, a odzew był taki, też ze śniegiem. Tak, ale to było w dwóch odcinkach, to było kolego w dwóch odcinkach. O! Café Rose oraz w tym, który się dział w Gdańsku, nie pamiętam tytułu. Café Rose, tak. To zgadzam się. Kolega Adam Śmiech sam się wywołał jako dyskutant, jako witający z Pabianic. Tam też popadało. Tak, witam Państwa, witam kolegów. Straszliwe opady śniegu. 2,5 godziny z Łodzi do Pabianic, a jest to w moim przypadku 20 kilometrów. Także dramatyczna sprawa. Ale teraz rzeczywiście zaczął padać deszcz. Także liczę na to, że śnieg zejdzie. Ja przypomnę, że przez 2,5 godziny to można dojechać z Warszawy do Kielc, a nawet dalej do Jędrzejowa. No a tutaj to dziadowskie miasto, ta Łódź, proszę Państwa. A chyba, że kolega nie miał opon zimowych. Nie no kolego, przede wszystkim to głównie stałem, ponieważ wszędzie były sznury samochodów, także jechałem bardzo krótko, natomiast stałem długo. Ale wej kolega, mógł sobie kolega włączyć Radio Tok FM i posłuchać ciekawych dyskusji. Na przykład pani tam Karoliny Lewickiej, która w porannej audycji próbowała jednego z profesorów przekonać, że społeczeństwo Rosji to jest tak jak za Stalina śrubki w wielkiej maszynie. Ale on się opierał i próbował kluczyć. Kolega Mateusz Piskorski, stawiam na Wyszków albo Wołomin. Nie, trochę dalej na północ, ale na tle myśli polskiej, kolega, zauważam. No w ogóle to jest podejrzane, że za każdym razem nie wiadomo skąd nadaje. Zauważyliście to, koledzy? Czasy wymagają konspiracji. Ale z banerem jeździ non-stop myśli polskiej. Baner mam cały czas. Ja myślałem, że kolega jest. Bo jakby co, to będzie na kolegę i na baner, no. Inauguracji ruchu pokojowego, ale do tego jeszcze wrócimy. No to co, proszę panów, ja proponuję dwa tematy. Pierwszy, który z kolegą Przemysławem Piastą żeśmy tak lekko poruszyli w przeglądzie prasy, a mianowicie badania opinii społecznej przeprowadził Warsaw Enterprise Institute na temat naszego stosunku, znaczy naszego społeczeństwa, do wojny na Ukrainie. I proszę zwrócić uwagę, że zadano pytania, nie takie jak się zadaje, czy jesteś za pomocą Ukrainie, czy niepodległa Ukraina powinna wygrać i tak dalej. Zadano pytanie takie jakby, uwaga, rosyjska propaganda zadała te pytania. Ja zaraz przeczytam niektóre z nich. No i to był taki podchwytliwy, żeby zobaczyć, na ile społeczeństwo polskie jest podatne na, cudzysłów, rosyjską propagandę. No i wyniki są szokujące, bo okazało się, że prawie połowa. Żeby nie być gołosłownym, bo koledzy zamilkli, ja powołuję się tutaj na oficjalny raport, który jest w PDF-ie na stronie tego Warsaw Enterprise Institute i przeczytam pytania, które zadawano 1061 respondentom wybranym losowo z różnych miast. I uwaga, to były takie pytania. Wojna to spisek liberalnych elit Zachodu, tych samych, które zapoczątkowały pandemię. No podchwytliwe, prawda? Następne. Gdyby nie ekspansja NATO na wschód, Putin nie zaatakowałby Ukrainy. Następne. Uchodźcy z Ukrainy tak naprawdę to imigranci ekonomiczni. To zdaje się kolega Piasta zawsze to mówi. Nie powinniśmy pomagać Ukrainie, dopóki nie pokajają się za Wołyń i nie potępią Bandery. Następne. Polski nie stać na uchodźców. Następne. Nie należy drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną. No i proszę Państwa, tych pytań było 10 i co się okazało? Najwięcej odpowiedzi na zdecydowanie tak, albo raczej tak, padło na Polski nie stać na uchodźców. Zdecydowanie tak 21, raczej się zgadzam 42. Wzrost w stosunku do badania
z września 2022 o 2%. Czyli tutaj jest wysoki stopień jakby niechęci czy takiej opinii utrzymujący się od roku. Ale na przykład pytanie, czy wojna to spisek liberalnych elit Zachodu, tych samych, które spowodowały pandemię, proszę panów, są 34% odpowiedzi na tak, a było 31%. I wreszcie może tak, nie należy drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną. 40% odpowiedziało tak lub zdecydowanie bądź raczej tak. No i proszę państwa, zrobił się mały kociokwik, dlatego że na tej samej stronie jest zamieszczony też artykuł, w którym się próbuje przeanalizować, skąd to się bierze, bo to niby było podchwytliwe, ale może chodziło o to, żeby wykazać, że od 40 do 50% Polaków jest podatna na rosyjską propagandę, bo taka była teza, a nie na przykład, że ma takie poglądy. To jest ciekawe. No i było tak, że to jest bardzo niepokojące. Był taki artykuł, żeby nie być gołosłowny, pani Katarzyny Zuchowicz, która w Lidzie napisała tak: to badanie może wywoływać niepokój. W kraju, który przyjął najwięcej uchodźców wojennych i uchodzi za jeden z największych orędowników Ukrainy, nagle okazało się, że w ciągu kilku miesięcy wzrosła liczba osób, które podzielają tezy rosyjskiej propagandy. I profesor Jarosław Flis, który próbuje jakby relatywizować to i mówi tak: uważam, że trzeba do tego podchodzić z ostrożnością. No, zgadza się. No i proszę panów, tyle tytułem wstępu. To się odbiło, no może nie gigantycznym echem, ale odnotowały to no, raczej wszystkie media. Pytanie brzmi, co te wyniki oznaczają? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś zwrotem w opinii Polaków? I jak koledzy oceniają tę próbę przedstawienia tych poglądów jako oddziaływanie rosyjskiej propagandy? Dla mnie to jest oburzające. Poza tym uważam, że stwierdzenie, że to są niepokojące wyniki, no bo jeżeli przeanalizujemy te pytania, to odpowiedzi się oczywiste są. No, każdy chce pokoju i boi się wojny. Okazuje się, że wzrost odpowiedzi na tak zadane pytania uważają ci spece od mediów, politycy, komentatorzy za niepokojące. No to jakby zadano pytanie, czy chcesz kontynuowania wojny, nawet gdyby groziła wojna nuklearna i 90% powiedziało tak, to wtedy by nie były niepokojące. Pierwszy zabierze głos kolega Przemysław Piasta, który już na ten temat opublikował artykuł. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no na początek może odpowiem na pytanie redaktora naczelnego, czy to jest przełom. To oczywiście jest przełom, ale to nie jest tak, że ten przełom nam się pojawił znikąd, ponieważ poprzednie te pytania, które wyczytywał nam redaktor naczelny, były już zadane przez ten sam ośrodek badawczy, były zadane, jeśli dobrze pamiętam, takiej samej grupie respondentów, nie tych samych, ale tej samej podobnej grupie respondentów we wrześniu zeszłego roku i wtedy wyniki również były już bardzo mocno dla tamtej strony niepokojące, dla nas interesujące i w jakiś sposób optymistyczne. Te wyniki aktualne, wyniki ze stycznia różnią się od wyników wrześniowych o kilka punktów procentowych. Czasami są to 3 punkty procentowe, czasami jest to 5 punktów procentowych w kierunku zdrowego rozsądku. Czyli, szanowni państwo, mamy stały progres zdroworozsądkowego myślenia. Skąd ten progres zdroworozsądkowego myślenia się wziął? No to już jest kwestia dyskusyjna, ponieważ tego wprost tego sondażu nie widzimy, wprost tego sondażu nie wyczytujemy. Ale trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z dwoma czynnikami, które się wzajemnie uzupełniały. Po pierwsze, rząd chciał odciąć Polaków od innego punktu widzenia. Jeszcze wrócę do tego wątku, bo to też jest istotny wątek, ale uczynił to nieskutecznie. A zatem chociażby my, ale przecież także inne niezależne ośrodki cały czas komentowały i komentują nadal i będą komentować tą sytuację na Ukrainie, sytuację międzynarodową, sytuację globalną na swój sposób, który to sposób nie jest zgodny z komentarzami ze strony mainstreamowych polityków i mainstreamowych mediów. Oczywiście, że jednostkowo znaczymy niewiele, ale razem znaczymy już dużo, dużo więcej. Te zasięgi z dziesiątek czy setek tysięcy rosną nam w miliony czy dziesiątki milionów. W związku z powyższym w taki czy inny sposób prawda zaczęła docierać do Polaków. A po drugie, ta prawda w pewien sposób jest oczywista, w pewien sposób jest intencjonalna, jak to prawda, no bo przy kłamstwie należy się mocno nakombinować, a prawdę mówi się po prostu wprost. Zatem
mówiąc w wielkiej przenośni, Polacy widzą, że leje za oknem straszliwy deszcz, a w mainstreamowych mediach i z ust mainstreamowych polityków i komentatorów słyszą, że świeci wspaniałe słońce. No to jak człowiek słyszy w tej telewizji czy tam w internecie, że świeci wspaniałe słońce, wyjdzie raz czy drugi na ulicę i mu głowę zmoczy paskudny zimowy deszcz, no to w tym momencie orientuje się, że ktoś po prostu robi go w balona, że ktoś kręta czy mija się z prawdą, najzwyczajniej w świecie kłamie. Tutaj taki jeszcze jeden czynnik. Kłamstwo może być skonstruowane dobrze, albo może być skonstruowane głupio i prymitywnie. Te kłamstwa propagandowe, które słyszą Polacy w mediach, są skonstruowane wyjątkowo głupio i wyjątkowo prymitywnie. Ja już nie zliczę, ile razy, ile set razy przeczytałem, jakie to niebywałe choroby ma Władimir Putin. Ma raka, ma stwardnienie rozsiane. Szanowni Państwo, no facet jest tak schorowany, że praktycznie umrze zaraz, być może już nie żyje, a może nawet dokładnie nie żyje i teraz już chorują jego sobowtóry. Szanowni Państwo, to jest taki odlot, że tego nie da się czytać i Polacy po prostu nie są w stanie tych głupot na dłuższą metę konsumować. Ileż można czytać, że dzielna ukraińska babcia strąciła rosyjski helikopter słoikiem ogórków, albo że jakiś dziadek zeszczelił rosyjski myśliwiec z flinty, takiej, którą poluje na zające. No szanowni Państwo, takie rzeczy możecie wyczytywać w polskich mediach. Jeśli nie wierzycie, odpalcie sobie wirtualną Polskę, szczególnie wirtualną Polskę, bo oni te artykuły mają najgłupsze. Ale to nie jest tak, że inne media te artykuły mają jakoś znacząco mądrzejsze. No nie wierzycie, nie pamiętacie już o obrońcach Wyspy Węży, którzy zostali uśmierceni przez zbrodniczych Rosjan, a potem w cudowny sposób ożyli i dostali od prezydenta Ukrainy medale pośmiertnie, ale rzadko kto odbiera medale pośmiertnie. To jest niebywała sprawa w historii świata. I szanowni Państwo, tego typu hec była od, no przecież już niemalże roku, cała masa. Istnieje taki punkt, który możemy nazwać nieco nieelegancko, ale za to skutecznie punktem przegięcia. Ktoś po prostu przegiął z tą prymitywną, łapatologiczną propagandą i zaczęła ona odnosić skutek przeciwny. Ludzie zaczęli wyciągać własne wnioski, zaczęli szukać w internecie niezależnych, prawdziwych treści. No i je znaleźli. Szanowni Państwo, widzimy to także po oglądalności naszej strony internetowej. Strony, przypominam cały czas naszym widzom, słuchaczom, blokowanej nielegalnie przez polskie służby, przez organa państwa polskiego, strony, którą należy znaleźć, że tak powiem, z wysiłkiem, należy się pofatygować, żeby jej poszukać, bo należy użyć chociażby VPN-u, żeby tą stronę znaleźć. Wracając jednak do głównego wątku. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić to, co mówił redaktor naczelny, bo te pytania, o których wspominam, to były pytania porównawcze, zadane zarówno we wrześniu, jak i obecnie w styczniu. Natomiast padły jeszcze dwa świeże pytania, które również są bardzo interesujące i odpowiedzi na te pytania są również bardzo interesujące. Pytanie numer jeden. Na pomaganiu Ukrainie się nie skończy, zostaniemy wplątani w wieloletnie konflikty zbrojne. I tutaj aż 52% respondentów, czyli ponad połowa respondentów, uważa, że raczej tak albo zdecydowanie tak, czyli nie skończymy na pomaganiu Ukrainie i Polska zostanie wplątana w jakiś konkretny konflikt zbrojny, w jakąś konkretną awanturę. A zatem w tym przypadku, szanowni Państwo, mamy do czynienia po prostu z czynnikiem obawy, rozsądnej obawy. To dobrze, że Polacy zaczęli się bać. Strach jest naturalnym odruchem przetrwania. Brak strachu świadczy o aberracji, świadczy o zaburzeniach psychicznych. To nie jest normalne, że ktoś się nie boi. To nie jest akt tchórzostwa, to jest po prostu objaw zdrowego rozsądku. Tak należy się bać wojny. Wojna jest niebezpieczna. Wojna stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Bardzo poważne zagrożenie. Pytanie numer dwa. Obecnie ma miejsce ukrainizacja Polski, która niszczy naszą kulturę i społeczeństwo. I tutaj byłem zaskoczony, bo aż 40% Polaków mówi tak. W oczach 40% Polaków ta ukrainizacja niebezpieczna dla Polski, ukrainizacja już w tej chwili trwa. A więc, szanowni Państwo, od euforii, trochę wymuszonej przez media euforii, do bardzo daleko posuniętego sceptycyzmu, minął rok. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale ja bardzo cieszę się, że Polacy poszli wreszcie po rozum do głowy. Bardzo cieszę się, że Polacy wreszcie zaczęli pewne rzeczy postrzegać nie przez pryzmat tego, co im się narzuca, przez pryzmat jakiejś narracji narzuconej przez polskojęzyczne, ale przecież wcale nie polskie media. Natomiast zaczęli po prostu używać rozumu. Nie bójmy się tego, rozum jest
najlepszym instrumentem do wybronienia się w różnych nieprzyjemnych sytuacjach. Między innymi w takiej nieprzyjemnej sytuacji, jaka nam się gotuje. Widzę, że koledzy już się niecierpią, więc jeszcze trzy zdania na temat tych poglądów politycznych i oceniania ich właśnie jako objawu wrogiej propagandy. To, proszę Państwa, jest skandal. Jesteśmy obywatelami Polski, to jest nasze państwo. Naród polski jest nim suwerenem. Jeśli ktoś z Państwa uważa, że Polska powinna mieć unię personalną, dajmy na to z Królestwem Norwegii albo z Królestwem Tajlandii. Macie prawo mieć taki pogląd polityczny. Ktoś może uznać ten wasz pogląd polityczny za egzotyczny, albo niemądry, albo ekscentryczny. To jest też jego prawo oczywiście, ponieważ wasze poglądy mogą być kwestionowane. Ale nikt nie ma prawa, jeśli zażyczycie sobie, aby Polska weszła w unię personalną z Królestwem Norwegii, nazywać was norweskimi szpiegami. Nie pozwólmy się zaszufladkować. Macie prawo bać się wojny. Macie prawo bać się wplątania Polski w wojnę. Macie prawo być niezadowoleni z tego, że Polska dopłaca gigantyczne pieniądze. Pieniądze, nie wiemy w ogóle jak wielkie pieniądze, możemy tylko i wyłącznie szacować rzędy wielkości tych środków, ale w każdym razie są to wielkie pieniądze, które będziemy spłacali przez dziesięciolecia na rzecz Ukrainy. Macie prawo być niezadowoleni, macie prawo bać się i być wściekli, dlatego że Polska rozbraja swoje wojsko. Macie do tego prawo. Nie bójcie się, nie dajcie się nazwać ruskimi onucami. Jesteście polskimi obywatelami i wolno wam mieć wasze poglądy. Dziękuję. Oj, mocny apel, a ja powiem tylko, że dla mnie równie oburzające jest to, że te autorytety dziennikarskie, polityczne, moralne, kościelne uważają, że tego typu poglądy są niepokojące. To świadczy o stanie umysłu tych elit. No gdzie się ktoś obejrzał, mówi, no musimy się zastanowić, czy rzeczywiście byt narodu jest zagrożony, czy jest ryzyko jakieś. Nikt się nie odezwał. Ja tylko powiem, jeszcze uzupełniając te wyniki, że największy procent zgodności odpowiedzi na tak przy tych pytaniach, 60%, to jest przedział wieku 25-34, a na drugim miejscu 18-24. A proszę panów, a gdzie jest najmniejsza akceptacja dla odpowiedzi tak na te pytania, czyli podatność na propagandę naszych mediów? 55+ i 45-54+, czyli to jest dla mnie zaskakujące, bo wydawało mi się, że ludzie starsi, pamiętający, nie wiem, różne czasy i tak dalej, są bardziej krytyczni. Okazuje się, że nie. Być może to są słuchacze TVP Info albo Polskiego Radia Jedynki. Taki jest mój wniosek. Który z kolegów się zgłasza teraz? Kolega Śmiech. Tak, no tutaj Przemek, bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na te dwa dodatkowe zagadnienia, bo to jest, myślę, że bardzo istotne. Natomiast jeszcze nawiązując do twojej wypowiedzi odnośnie tego, co się mówi o Putinie, o tych jego chorobach i śmierci i sobowtórach, ja słyszałem, że wiecie, on w tej chwili jest w trudnej sytuacji, ponieważ ma powikłaną ciążę po prostu, ale to tylko tak żartem. Natomiast wracając do tego, bo to jest bardzo ciekawy rzeczywiście ten raport, no już pomijam, mógłbym się tutaj czepiać, że to jest Warsaw Enterprise Institute, prawda? Ostatecznie jest w Polsce, no ale u nas uwielbienie dla Stanów Zjednoczonych przekłada się również na język używany przez pewnego rodzaju środowiska. Zwracam uwagę, ponieważ tutaj no, Przemek w zasadzie już większość najważniejszych kwestii poruszył, ale chciałbym dodać do tego, że podstawowym problemem tego raportu oczywiście jest cennym, że on stawia inne zagadnienia, bo to trudno nazwać pytaniami, prawda, ale te i do tych zagadnień odnoszą się, czy też odnosili się ludzie pytani, opinie na ich temat. Natomiast mam tutaj podstawowy zarzut metodologiczny do tych, którzy ten raport sporządzili, dlatego że oni nie opisują wyników, ale niestety je wartościują. No co widać chociażby w takich zdaniach, jak że w tym ujęciu, no tutaj chodzi tutaj o to pierwsze czy drugie zagadnienie, Zachód rzekomo dopuszcza się prowokacji, w wyniku czego cierpią Ukraińcy, albo że rzekomo Rosja, wysyłając swoje wojska na Ukrainę, tylko odpowiada na zagrożenie wytworzone dla jej bezpieczeństwa przez ekspansję NATO. I oczywiście autorzy raportu wiążą to z propagandą kremlowską i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem no niestety ludzie w Polsce tego nie wiedzą ze względu na totalne opanowanie mediów tak zwanych tradycyjnych i oficjalnych
przez jeden pogląd, że są to poglądy, które wszyscy rozsądni ludzie na Zachodzie, również włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, głoszą od samego początku. Nawet ci, którzy, niektórzy z tych, którzy są zwolennikami tej wojny z Rosją, prowadzonej przy pomocy Ukraińców i Ukrainy, nawet oni doskonale zdają sobie z tego sprawę i nie negują tego, że jest to prowokacja w stosunku do Rosji po to, żeby po prostu Rosję osłabić. Natomiast tutaj, no cóż, mamy do czynienia z wartościującymi sądami, które nie powinny być w przypadku rzeczywistego, zgodnie z metodologią tego rodzaju raportów sporządzonych, ocenami, jedynie w sensie takim, że oceny powinny być podzielone. To zresztą to jest również w raporcie, prawda, na grupy, na wiekowe grupy, czy pochodzenie ludzi i tak dalej, i tak dalej, jeżeli chodzi o powiedzmy miasta, miejsce zamieszkania, tak? Natomiast niestety są tutaj, tak jak powiedziałem, oceny, sądy wartościujące sam pogląd czy samo zagadnienie, które było postawione ludziom do oceny, i to jest bardzo, bardzo smutne, dlatego że to, no, podważa jakby od tej strony cały raport. Natomiast oczywiście wyniki są bardzo interesujące, ale na co jeszcze zwróciłem uwagę, że pewne rzeczy mówi ten raport dla nas oczywiste, natomiast nie dla wszystkich w Polsce, na pewno nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak wygląda sytuacja, a tu okazuje się, że raport mówi o tym wprost. Nie oglądamy, właśnie tutaj zastanawiają się autorzy, nie oglądamy przecież rosyjskiej telewizji, nie czytamy rosyjskich portali, nie słuchamy rosyjskiego radia, a Kreml nie ma możliwości wpływania na treści prezentowane nam za pośrednictwem polskich mediów tradycyjnych. No powiedzmy, czy polskich, ale no tak jest napisane. Dowodem tego jest fakt, że bez względu na to, czy mowa o TVP, Polsacie, TVN, Gazecie Wyborczej Rzeczpospolitej czy Dzienniku Gazecie Prawnej, polskie media tradycyjne prezentują postawy jednoznacznie proukraińskie. I oczywiście, tak jak powiedziałem, no my o tym mówimy od dawna, ale bardzo dobrze, że autorzy tego raportu wyartykułowali tą rzecz zupełnie oczywistą, ale padło to z ich strony. Oni to uważają oczywiście za coś pozytywnego. I druga sprawa, na co zwracają uwagę, a mianowicie na to, że skoro jest tak, no to znaczy, że ta propaganda kremlowska dochodzi do nas przez media społecznościowe, przez internet, generalnie rzecz biorąc, no i to jest dla nich zaskoczenie, no bo jak to, prawda, tutaj nowoczesna, przecież w Rosji jest odwrotnie. Więc tutaj wracam do tego, co powiedziałem przy okazji tych ocen wartościujących, a mianowicie nie musimy w ogóle wchodzić, bo większość stron rosyjskich jest zablokowana. Oczywiście my wiemy, jak w nie wchodzić, ale większość ludzi przecież tego nie wie. W związku z tym wpływ mediów czysto rosyjskich, czy w języku polskim, czy w języku rosyjskim tym bardziej, jest bardzo niewielki. Natomiast wiedzę ludzie czerpią po prostu i z polskiego internetu, i z polskich programów takich jak nasz, z naszej gazety, ale także, jak powiedziałem, z wytworów naukowców, fachowców, komentatorów zachodnich, dlatego że w przeciwieństwie do Polski i do mediów tych oficjalnych, tam jednak jest cały czas zachowany pewien obszar pluralizmu poglądowego. Tymczasem jeszcze chcę Państwu jedną rzecz przeczytać z tego, że nawiasem mówiąc, to świadczy o dobrym samopoczuciu autorów raportu, nawiasem mówiąc, jest to pewien paradoks, że w Polsce media tradycyjne, te bardziej scentralizowane, są źródłem bardziej adekwatnej informacji na temat inwazji Rosji na Ukrainę. No naprawdę, proszę Państwa, naprawdę. No i cóż, no jest to o tyle niedziwne, że jeżeli przyjrzymy się na przykład Radzie Programowej Warsaw Enterprise Institute, to znajdujemy tam, no poza panem Robertem Gwiazdowskim, który jest dyrektorem, znajdujemy bardzo znane nam nazwiska, i to nawet tutaj z Łodzi, a mianowicie jest dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski oraz sam profesor minister Zbigniew Rau. Tak to wygląda, proszę Państwa. No i jeszcze jedno tylko na zakończenie słowo do tego, co koledzy tutaj zwrócili uwagę, że te poglądy w istocie bardzo dobrze świadczące o tym, że przechyla się szala na rzecz rozsądku i racjonalizmu wśród Polaków, pomimo tej jednostronnej propagandy, jak przyznali sami autorzy raportu,
to, że jest to uważane przez takie tuzy, prawda, profesorów za coś niepokojącego. No cóż, niepokojącym natomiast nie jest plan rozbijania Rosji, budowania Buriacji, nie wiem, Czukocji i innych państw przez panią byłą minister spraw zagranicznych Annę Fotygę, której absurdalny tekst polecam również państwu, jest na stronie Myśli Polskiej. I może tyle. Dziękuję w tym wejściu. No myślę, że do pani Fotygi to jeszcze wrócimy raczej w Michałkach, chociaż nie jest to takie śmieszne. Ja mam takie pytanie do kolegi Piskorskiego, no bo tutaj żeśmy wyczerpująco już zrelacjonowali wyniki tych badań, ale co one mogą oznaczać? To znaczy, czy mogą mieć jakikolwiek wpływ na politykę polską, czy też będzie to jakby upchane pod dywan i polityka ta zarówno informacyjna, jak i realna będzie kontynuowana? Czy to coś może zmienić te wyniki? Czy mogą zmienić? Ja to, jeśli kolega pozwoli, trzy uwagi. Tym jedna będąca odpowiedzią na pytanie kolegi. Ja myślę, że bardzo ważne jest tutaj to, że mamy do czynienia z sondażem przeprowadzonym według określonej metodologii. Co to za metodologia? To jest metodologia, jak czytamy, CAVI, czyli Computer Assisted. Krótko mówiąc, metodologia badania internetowego, w którym ankietowani otrzymywali do wypełnienia formularze, ale uwaga, na to zwrócił zresztą uwagę Łukasz Warzecha dość sensownie, tutaj nie było w tej ankiecie możliwości udzielenia odpowiedzi trudno powiedzieć. Czyli był do wyboru odpowiedzi bardzo jednoznaczne, tak lub nie, na pytania postawione w sposób też dość taki, no powiedziałbym, dalece upraszczający. Co to znaczy drażnić Rosję? Nie wiem. Jakie miałyby być te ustępstwa terytorialne, ewentualne, które dopuszczaliby Polacy ze strony Ukrainy na rzecz Rosji, żeby tylko zapanował pokój. Też nie wiem. To wszystko jest bardzo, bardzo uproszczone. I ja bym powiedział, że jestem no, nawet większym optymistą niż koledzy omawiający wyniki tego badania. Że my żyjemy w warunkach całkowitego, obłędnego już terroru. Terroru, którego ofiarami padają także szeregowi obywatele naszego kraju, bo przecież oni czytają co chwilę, jak to są inwigilowani, w jaki sposób ogranicza się ich prawa i tak dalej, i tak dalej. Wiemy doskonale, jak w wielu różnych grupach społecznych, w tym wśród dziennikarzy, wśród polityków, wśród uczonych, tam gdzie ta odwaga intelektualna powinna być jedną z podstawowych cech, ludzie po prostu się boją mówić. Więc musimy założyć, że część tych respondentów też odpowiedziała tak, jak zakłada obecna mądrość etapu, mądrość w cudzysłowie, czy poprawność polityczna. Ja podejrzewam, że gdyby tych odpowiedzi było więcej i gdyby choćby pojawiła się opcja trudno powiedzieć, to część osób zachowawczo odpowiedziałoby trudno powiedzieć, co samo w sobie byłoby też już pewną odpowiedzią co do braku skuteczności tej nachalnej prostackiej propagandy, którą karmieni jesteśmy, no, wcale nie od 24 lutego, ale znacznie, znacznie wcześniej. To jest pierwsza uwaga co do sondażu. Więc ja bym nawet stwierdził, że być może jest lepiej niż wskazuje na to ten sondaż, chociaż i tak, biorąc pod uwagę te odpowiedzi, których przeczytaliśmy, jest całkiem nieźle i oczywiście pewnie w jakiejś mierze dzięki również wysiłkom Myśli Polskiej, środowiska wokół nas skupionego. Choć takich środowisk jest oczywiście dużo i pewnie niektórzy sami dochodzą do pewnych określonych, racjonalnych całkowicie wniosków. Uwaga druga, moim zdaniem też dość istotna. Otóż my mamy taką tendencję do trochę przejmowania tego języka. Nie wiem, czy koledzy zwróciliście uwagę, języka, którym posługuje się główny nurt. Częścią tego języka jest na przykład stwierdzenie czy używanie określeń proukraiński bądź prorosyjski. Adamie, użyłeś określenia proukraiński, prawda? W swojej wypowiedzi.
To znaczy nie, ja czytałem, to było z raportu. To Tak, było z tak. raportu. To nie było słowo ode mnie, tylko oni Rozumiem, stwierdzili czyli to jakby. jednoznacznie, że polskie media głównego nurtu są jednoznacznie właśnie proukraińskie. Oni stwierdzili, to nie było ode mnie, to było przytoczenie A według zdania nas są wprost. antyukraińskie. No więc właśnie. I to też jest ciekawy sposób klasyfikowania określonych poglądów, bo właśnie według nas, co przecież wielokrotnie podkreślaliśmy tutaj, nie można określać osób opowiadających się za zakończeniem działań wojennych mianem osób o poglądach antyukraińskich, a wręcz przeciwnie. To są z reguły osoby, które chciałyby przetrwania biologicznego, fizycznego, wręcz przetrwania narodu ukraińskiego i życzą całkiem nieźle temu narodowi. To jest też obraz tego, znaczy omówienie tych badań zawiera obraz tego, jak zniekształcony jest język. Pomimo tego zniekształconego języka mamy do czynienia z sytuacją, w której no jednak ogromna część ludzi głosi poglądy idące całkowicie wbrew głównemu nurtowi. Co to oznacza politycznie, bo kolega redaktor zadał pytanie o to, czy to w ogóle cokolwiek oznacza. I tu jestem z kolei pesymistą, to kompletnie nic nie oznacza. To znaczy w sondażach, które równolegle sobie czytamy dotyczących poparcia dla poszczególnych partii politycznych, ale też ewentualnej absencji wyborczej, my nie mamy żadnego w sumie odzwierciedlenia wyników tego sondażu, o którym dyskutujemy dzisiaj. A dlaczego my go nie mamy? Bo cała klasa polityczna po ostatnim wyskoku Roberta Winnickiego również w sposób jednoznaczny dołączył do tej klasy główny nurt Konfederacji. Cała klasa polityczna jest zaczadzona amokiem, w którym się znajdujemy, o którym mówiliśmy. Czyli ci ludzie, nie wiem, czy to będzie 20 czy 25%, może więcej, w zależności od pytań, które były zadawane, naszego społeczeństwa pozbawieni są możliwości wyboru. Teraz pytanie, czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na to, że w systemie politycznym pojawi się możliwość takiego wyboru, albo ewentualnie któraś z partii istniejących, parlamentarnych najlepiej, zmieni swoją retorykę do tego stopnia, żeby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, które jest artykułowane w tym sondażu. Ja stawiam tezę, że nie. Znaczy, gdybyśmy żyli w systemie demokratycznym, faktycznym systemie demokratycznym, to tak istotna grupa, segment naszego społeczeństwa od razu uzyskałby reprezentację. Mówię, albo wśród tych już istniejących, którzy zmodyfikowaliby swoje poglądy, albo wśród tych, którzy no, chcieliby wejść na scenę polityczną z tego rodzaju hasłami. Obawiam się jednak, śledząc wypowiedzi polityków, coraz bardziej brnące w ten to zaczadzenie, o którym mówiłem, ten absurd całkowity, no a wręcz powiedzmy to otwarcie, ściąganie zagrożenia na głowy własnego narodu i to zagrożenia egzystencjalnego, którym zajmują się regularnie nasi przedstawiciele klasy politycznej, efektu tutaj chyba właśnie nie będzie. Tak? To znaczy treść tego sondażu czy wyniki tego sondażu nie wpłyną w żaden sposób na oderwanych kompletnie od rzeczywistości, w tym tej społecznej rzeczywistości, w tym tych poglądów własnych wyborców klasy politycznej w Polsce. I tu jestem pesymistą, czyli Polacy trzeźwieją, klasa polityczna dalej jest pijana, to moja teza. Ja tylko poproszę kolegę o sprecyzowanie, o jaki wyskok kolegi Winnickiego chodzi, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć i będą potem pytać. No to kolega redaktor najlepiej jako historyk powinien ocenić twierdzenie tego człowieka, mówię o Winnickim, o tym, że Rosja stanowi dla Polski egzystencjalne zagrożenie od 500 lat. Z tymi 500 latami to pewnie kolega redaktor odpowiednio by skomentował. Ja mogę tylko powiedzieć, że egzystencjalne zagrożenie to jest kategoria politologiczna i kategoria w stosunkach międzynarodowych. Polska nigdy, trzymając się tego terminu czysto politologicznego, nie stanowiła egzystencjalnego zagrożenia dla Rosji. Zdaniem niektórych stanowiła egzystencjalne zagrożenie dla bolszewików w roku 1919-20, ale na przestrzeni naszej długiej historii raczej, a już szczególnie teraz w ostatnich latach, nie możemy mówić, że mrówka jest egzystencjalnym zagrożeniem dla słonia.
To znaczy Winnicki twierdzi, że to ten słoń był zagrożeniem, czyli Rosja, ale 500 lat temu to my byliśmy słoniem, a oni mrówką. No tak, ale on twierdzi również, co z tego wynika, że to Rosja, według tej logiki, to również Rosja nas postrzega jako nasze istnienie, jako egzystencjalne zagrożenie dla siebie. Prawda? I w związku z tym zamierza dokonać agresji. W umyśle Winnickiego to chyba tak wygląda, że my jesteśmy taką potęgą, której obawia się Rosja, uznając nas za swoje egzystencjalne zagrożenie i tym samym sama staje się egzystencjalnym zagrożeniem dla nas. To jest ta teoria nieuniknionego zderzenia w sytuacji owego. Ja błagam, nie zajmuję chyba się naczytał pani Fotygi. No. Roberta Winnickiego, to jest facet, który nie był w stanie skończyć żadnego kierunku studiów i to nie jest przypadek. Tak? Ja się dziwię, że on zdał maturę. No Przemek, ja rozumiem, ale ten facet ale poziom jest... edukacji w Polsce spada, więc może i to jest objawem tego. Dajmy tak, ale ten facet jest człowiekiem... Tak, rekomenduje się sama. Ale facet jest człowiekiem, który teoretycznie rzecz biorąc mógłby jakoś skalkulować swój własny interes polityczny i prezentować, no powiedzmy, jako partia chcąca mieć jakiś potencjał wyborczy, poglądy określonego segmentu wyborców. A jak rozumiem, on chce dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości, tak? Tak, no podejrzewam, to... wiesz, jeśli by chciały rzeczywiście skonsumować jakiś, że tak się wyrażę, segment polityczny, to najpierw nie chodziłby w maseczkach, czy on, czy Bosak, nie wpinaliby sobie ukraińskich wstążek, nie robiliby innych rzeczy, które dla ich elektoratu były po prostu niestrawne, ponieważ elektorat Konfederacji czy Ruchu Narodowego to w znacznej mierze jest zdrowy elektorat, który ma właściwe odruchy państwowe. No nieszczęściem się stało, że ta grupa bardzo młodych ludzi, którzy nigdy w życiu nie osiągnęli żadnych sukcesów, oprócz tego, że utrzymują się z pieniędzy podatników, jest na czele tego ruchu politycznego. No ale myślę, że dajmy już im spokój, no bo to rzeczywiście takie typowe nieudacznictwo. No wie kolega, to nie jest tak, bo niektórzy liczą, że Konfederacja to może być ta siła, która właśnie pójdzie tropem tych badań, znaczy naprzeciw temu elektoratowi, a tu nagle wyskakuje pan Robert Winnicki, który, jak media donoszą, ma duże znaczenie co do kierunku politycznego i mówi o 500 latach. Ja przypomnę, że profesor Nowak, który do tej pory uchodził za największego rusofoba, mówi o 250 latach z tego zagrożenia, a Winnicki go przebił. 500. No to jest jedno zdanie tylko do tego. Tak, kolega śmieje. Jedno zdanie takie, że no, pan Winnicki jest znany z wypowiadania poglądów rusofobicznych nie od wczoraj, natomiast jako człowiek pochodzący ze Zgorzelca, proszę państwa, powinien mieć zupełnie inną optykę egzystencjalnych zagrożeń dla Polski i Polaków. Tyle. Oczywiście historycznie, no bo historycznie, tak. Niektórzy mówią, że to dzisiaj też. Proszę panów, na tym kończymy taką akcentem Winnickiego, aczkolwiek kolega Przemysław Piasta był niechętny, żeby to ciągnąć, i przechodzę do innego wydarzenia, które częściowo, a nawet ściśle wiąże się z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Otóż w tym dniach, no bo właściwie to wczoraj i dzisiaj, na granicy polsko-ukraińskiej odbywają się protesty rolników, którzy protestują przeciwko masowemu napływowi ukraińskiego, tak zwanego zboża przemysłowego. Może któryś z kolegów wyjaśni, co to jest to zboże przemysłowe, które zalega nasze magazyny. To jest oczywiście tańsze zboże niż polskie i ci polscy rolnicy nie mają gdzie tego sprzedać i wreszcie powiedzieli nie. No i blokują ważne przejścia graniczne polsko-ukraińskie. Pojawiły się hasła, no raczej gospodarcze głównie, ale i politycznie, bo pojawił się taki transparent, ja widziałem na paru zdjęciach, że nie będziemy wspierać Banderlandu i tak dalej. Ale większość była właśnie taka, że pomoc Ukrainie tak, oligarchom nie. Chociaż to zboże nie wiadomo czyje jest, czy oligarchów, czy firm zachodnich, które już wykupiły tam całą ziemię na Ukrainę. To jest jeszcze inny problem. Czy taki protest ma jakieś znaczenie? Bo tu kolega Piskorski był pesymistą co do tego, że władze uwzględnią wyniki tych badań sondażowych. No ale jak ktoś blokuje i tam kilkaset traktorów na granicę, no to już jest jakiś fakt polityczny. I jakby koledzy rozszyfrowali, kto za tym stoi, to znaczy nie ma tu agrounii, i to jest kolejne światełko, które się nam zapala, w jakim celu powstała agrounia,
i gdzie jest politycznie, na przykład w dzisiejszym czy w jutrzejszym numerze Gazety Wyborczej tego magazynu jest wielki wywiad z panem Kołodziejczakiem. To świadczy o tym, w jakich rewirach on działa. No więc zadałem chyba trochę pytań i zacznie kolega Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. Widzę, że dzisiaj debiuty należą do mnie. Szanowni Państwo, nie odpowiem na pytanie, skąd się wzięła Agrounia i nie odpowiem pytanie, po co ta Agrounia została powołana, ale te pytania chodzą mi po głowie. My zawsze podchodzimy z pewną życzliwością, ale i ostrożnością do nowych tworów politycznych, bo to nie jest tak, że ktoś nie może z dobrą intencją wytworzyć jakiegoś organizmu politycznego, nawet mając ambicje, aspiracje wprost polityczne. To, wiecie Państwo, jest normalna metodyka, tak? Ktoś chce coś zmienić w państwie, powołuje jakieś stowarzyszenie czy jakąś partię, jednoczy wokół jakiejś idei ludzi, więc nie widzę powodu, żeby być oburzonym od samego początku. Natomiast w przypadku Agrounii bardzo szybko pewne rzeczy zaczęły mi się wydawać dyskusyjne i dziwne. Na przykład Agrounia w jednych akcjach bardzo słusznych brała udział, tak jak na przykład fałszowanie rzekomego polskiego pochodzenia produktów w marketach. To jak najbardziej słuszna akcja, ale z drugiej strony zaangażowała się bardzo szybko w akcję stricte polityczne, typu jakieś blokowanie Białorusi, czy jakieś akcje, nazwijmy to prowojenne, bo nie powiem, że proukraińskie, to już Państwu wyjaśniliśmy, że ci, którzy dążą do wojny, wcale nie są proukraińscy, ale w istocie są antyukraińscy. Szanowni Państwo, można się zastanawiać więc, po co ta organizacja została powołana. Na pewno aspiracje polityczne ma. Jej lider niewątpliwie pojawia się w miejscach bardzo mainstreamowych, utrzymuje kontakty polityczne bardzo bliskie z bardzo różnymi środowiskami i organizmami. Ja podejrzewam, że on znalazł już sobie miejsce na jakiejś liście politycznej, po prostu zdążył skeszować to jakieś poparcie, które na pewnym etapie wygenerował i podejrzewam, że dlatego w tych protestach po prostu Agrounii już nie ma. A poza tym te protesty są wymierzone w istotny interes mainstreamu politycznego, czyli po prostu w handel z międzynarodowymi korporacjami, bo to nie jest handel z Ukrainą czy z ukraińskimi rolnikami, ale właśnie z międzynarodowymi korporacjami, które na terenie Ukrainy w rabunkowy sposób prowadzą gospodarkę rolną. Na teren Polski przyjechała nieokreślona ilość tak zwanych zbóż przemysłowych. Kolega naczelny pytał, co to są te zboża przemysłowe. No zasadniczo zboża możemy wykorzystywać w różnych celach. Przede wszystkim oczywiście wykorzystujemy je w celach konsumpcyjnych, po prostu je sobie spożywamy w taki czy inny sposób, ale mamy też przecież zboża pastewne, które spożywają nam jakieś tutaj zwierzęta roślinożerne typu krowy chociażby, tak? Natomiast mamy też przecież zboża przemysłowe, które są wykorzystywane w przemyśle, na przykład w gorzelnictwie albo na przykład do wytwarzania biopaliw. Tak czy inaczej, te zboża przemysłowe są zbożami zawierającymi najwięcej szkodliwych substancji, nie spełniającymi norm konsumpcji ani dla ludzi, ani dla zwierząt, z których to zwierząt wtórnie uzyskujemy mięso czy jakieś produkty inne pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, dajmy na to. A zatem, Szanowni Państwo, przyjeżdża do nas zboże bardzo zaniżonej jakości, spełniających najniższe normy albo nie spełniających żadnych norm, które to zboże nie powinno być konsumowane, a konsumowane będzie. To, Szanowni Państwo, jest dla nas wszystkich po prostu bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. My i tak jemy bardzo niezdrowo jako społeczeństwo w tej chwili. To, co znajdujemy na półkach w marketach, to jest pasza, a nie jedzenie. Kupujemy głównie w dyskontach i głównie w marketach, ponieważ polski rząd tak dzielnie dbał o polskich sklepikarzy, tak dzielnie walczył z tymi wielkimi marketami, że polscy sklepikarze popadali nam jak symboliczne muchy, a te dyskonty, markety przejęły praktycznie cały rynek spożywczy. A zatem i tak jedliśmy byle co, a teraz istnieje obawa, że będziemy jedli znacznie gorsze produkty. Produkty tańsze niż produkty polskich rolników, no bo polski rolnik, aby wyprodukować żywność, musi utrzymywać jakiś standard tej produkcji, natomiast te zboża przemysłowe żadne standardu nie trzymają. Dlaczego to zboże w ogóle do nas przyjeżdża? To nie jest taki prosty myk ekonomiczny, że przyjeżdża dlatego tylko i wyłącznie, bo jest tanie, a Polacy zjedzą wszystko, co im się upchnie, ale przyjeżdża także dlatego, że przecież to nie Ukraińcy produkują u siebie zboże, ale robią to wielkie międzynarodowe korporacje, które hulają sobie w dowolny sposób już od lat na Ukrainie, które zawłaszczyły całą ukraińską ziemię i praktycznie one są głównym producentem żywności właśnie na terenie Ukrainy. Także rolnicy protestują.
protestują i czynią słusznie. Należy stanąć po prostu po ich stronie. Zwłaszcza, że jak do tej pory nie zorientowałem się, czy jest tam jakiś podtekst polityczny, czy jest to po prostu bardzo pragmatyczny protest branżowy, mający na celu zablokowanie tego wyjątkowo taniego, ale także wyjątkowo niskiej jakości produktu, który zalewa rynek ze szkodą dla naszych polskich producentów, ale co podkreślam, także ze szkodą dla naszego zdrowia. Duża część naszych czytelników i naszych widzów oburzyła się z powodu faktycznego czy niefaktycznego planu Unii Europejskiej żywienia nas owadami. To jest temat na inną, grubszą rozmowę, ale jeśli chcecie Państwo zająć się czymś naprawdę poważnym, jeśli chcecie zwrócić uwagę na coś, co w istocie rzeczy może zaszkodzić Waszemu zdrowiu ze względu na niekontrolowane substancje, które się w tych produktach spożywczych będą mieścić, to jest właśnie użycie ukraińskiego zboża przemysłowego do celów konsumpcyjnych w Polsce. To jest, Szanowni Państwo, po prostu trucizna. Mamy się czego bać. No, nie dość, że trucizna, to jeszcze podcina egzystencję gospodarczą naszego rolnictwa, dlatego oni protestują. Natomiast ja tak się zastanawiam, bo tam nie ma żadnego lidera, przynajmniej na razie się nie objawił. Są wywiady z różnymi protestującymi na portalu farmer.pl. Być może jest to rzeczywiście taki czysto zawodowy protest bez podtekstu politycznego, natomiast generalnie to, co się rzuca, brak Kołodziejczaka tam. Kolega Piskorski, który zdaje się w tych ruchach ludowo-rolniczych brał udział. Co na ten temat sądzi? No to kolega powinien zawsze pamiętać, że wprawdzie brałem udział w klasycznym ruchu ludowego i rolniczego protestu, czyli samoobronie świętej pamięci Andrzeja Lepera, ale byłem jednym z takich mieszczuchów niewielu tam. Dlatego o rolnictwie się wypowiadać nie będę, poza pewnymi logicznie brzmiącymi moim zdaniem faktami. Nawet dla mnie mieszczuch. Otóż jeśli my mamy do czynienia z sytuacją, w której Ukraina w ubiegłym roku wyprodukowała około 20 milionów ton pszenicy. Wcześniej to było tam ponad 30 milionów ton. Była jednym z największych producentów, oczywiście ustępując znacznie Rosji pod tym względem na świecie. I to z jednej strony. A Polska, która miała wzrost notabene w ubiegłym roku o ponad 10% produkcji pszenicy, ma mimo wszystko, mimo dobrego roku, tą produkcję za rok 2022 na poziomie jakiejś niecałych 13 milionów ton według różnych szacunków, to oznacza, że idiotyzmem, samobójstwem i w ogóle no, niszczeniem, kolejnym etapem niszczenia naszego własnego rolnictwa i naszej własnej produkcji jest to, co robi Unia Europejska i to w Unii Europejskiej powinniśmy walczyć z tym, jako jeden z dużych, znaczących państw, jeden dużych, znaczących krajów rolniczych jednak tejże Unii Europejskiej, aby na tą ukraińską pszenicę bez żadnych ograniczeń się otwierać. A myśmy całkowicie, a teraz podobno minister Kowalczyk, minister rolnictwa, coś wspomina o tym, że musi porozmawiać w Brukseli na ten temat, na temat właśnie tego importu, przeciwko któremu rolnicy protestowali, ale to już jest teraz za późno, to powiedzmy też sobie otwarcie. Jest już wyraźnie za późno, pewnie minister Kowalczyk mówi to z myślą o elektoracie wiejskim. PiS, który no, coraz mniej na ten PiS jest chętny głosować, jak widzimy, również po tym proteście. Więc nie, są pewne oczywiste fakty. Ja się na przykład bardzo cieszę, że dzisiaj właśnie w Kijowie odbył się szczyt, uwaga, szczyt Ukraina-Unia Europejska. O tym jeszcze nie mówiliśmy, ale ja tylko tak zupełnie na marginesie o tym wspomnę, gdzie wbrew deklaracjom polskich polityków krzyczących, jak to trzeba tą Ukrainę przyjąć ostatecznie do Unii Europejskiej, zarówno Ursula von der Leyen, jak i Charles Michel, czyli kierownictwo Unii Europejskiej w obecnym kształcie, w bardzo dyplomatyczny i poprawny sposób mówili Zełenskiemu, że dobrze, dobrze, z tą Unią tak, ale to później. Jak się wojna skończy, jak spełnicie kryteria i tak dalej, i tak dalej. Czyli innymi słowy, tłumacząc to z języka dyplomacji na język zrozumiały dla szerszych rzesz, powiedziano Ukrainie po raz kolejny, zresztą 150 w ostatnich latach, nie, wy do żadnej Unii nie wejdziecie, bo do tej Unii nie wejdą, na całe szczęście. I Polska powinna tu akurat, nie tylko polscy rolnicy, ale producenci również wielu innych towarów, zacierać ręce, dlatego że w międzynarodowym podziale pracy Ukraina stanowiłaby dla Polski i dla polskiej gospodarki w wypadku otwarcia rynku, które teraz nastąpiło niestety w odniesieniu do pszenicy, do innych artykułów rolnych, bezpośrednią konkurencję. Więc jakiekolwiek opowiadanie, pajdurzenie o
przyjmowaniu Ukrainy do Unii Europejskiej, znoszeniu barier celnych, likwidowaniu granic, jak to nasza klasa polityczna opowiada, to jest podcinanie gałęzi, na której siedzi polska gospodarka, nie tylko polski rolnik, ale wiele, wiele innych branż. I to pierwsza uwaga. Druga uwaga, kolega redaktor wspominał tutaj o Kołodziejczaku. I mnie naprawdę, tu z kolei mogę powiedzieć faktycznie, jako ktoś mający doświadczenie z liderem faktycznych, rzeczywistych i autentycznych protestów rolniczych, czyli Andrzejem Leperem, że przecież to jest od początku wydmuszka. Jest od początku wydmuszka ten człowiek. To jest człowiek w przeciwieństwie do Andrzeja Lepera, którego dość dobrze znałem, pozbawiony jakichkolwiek poglądów, bo jeśli, no już na przestrzeni ostatnich kilku lat to widzieliśmy, jeśli najpierw obejmuje się tam chyba, już nie pamiętam, czy z Marianem Kowalskim, czy z kimś tam ze środowisk, no, naszym zdaniem pseudonarodowych, ale przez główny nurt uznawanych za narodowe, by później obejmować się, no powiedzmy, z lewakami, a na koniec trafić do jednej partii, bo ja teraz dowiedziałem się, że ten człowiek zakłada jedną partię z, uwaga, ultraradykalnym ugrupowaniem protestu, jakim jest Porozumienie Jarosława Gowina. To jeśli Kołodziejczak zakłada ruch, wcześniej, tak jak mówię, aspirował do bycia liderem protestów, a teraz z najbardziej miałkim przedstawicielem czy środowiskiem w całym tym systemie, ze środowiskiem do tego stopnia miałkim, nijakim, galaretowatym, że przyczepiało się praktycznie rzecz biorąc do wszystkich obozów politycznych, byleby tylko coś tam tortu uszknąć za każdym razem i po każdych wyborach, no to dla mnie sytuacja jest oczywista. Bardzo oczywista. Zresztą bardzo poprawnie politycznie, to już tak w kategoriach humorystycznych powiem, że Kołodziejczak się teraz chwali, że ich wielkim wkładem do polskiej polityki będzie to, że ta partia będzie zachowywała parytet, to znaczy będzie dwoje, przepraszam, współprzewodniczących. On i jakaś Magdalena Sroka, o ile się nie mylę, z partii Jarosława Gowina, z Porozumienia. No to o jakim proteście my tu mówimy? Ten lider, Andrzej Leper się nie wykreował, czy nie został wykreowany przez kogoś. W takich sytuacjach, jeśli takie protesty będą trwały, to tam, drodzy Państwo, koledzy, pojawi się lider. To jest naturalny proces w każdej grupie społecznej, jeśli te protesty będą trwałe. A na razie też nie ma potrzeby, nie ma nawet potrzeby organizacyjnej tworzenia czy wyznaczania takiego lidera, bo na razie te protesty w moim przekonaniu faktycznie miały charakter spontaniczny. No i też są sporadyczne. Gdyby miały one trwać dłużej, to bądźmy pewni, że ktoś autentyczny, a nie wykreowany, teraz ostatnio przez TVN kreowany i Gazetę Wyborczą Kołodziejczak, pewnie stanie na ich czele, czy kilka osób stanie na ich czele. Każdy protest społeczny kreuje, każda grupa społeczna kreuje w naturalny sposób swoich liderów. Dziękuję. No ja nie wiedziałem, że on tam się przykleił do tego Porozumienia. Co prawda Porozumienie jest już niby bez Gowina, no ale jednak no, kojarzone jest jako ugrupowanie liberalne zdecydowanie i świadczy to o tym, że Kołodziejczak nie miał czasu na protesty, bo pewnie zajmuje się teraz negocjacjami politycznymi, bo wybory się zbliżają. No i ostatni kolega Śmiech w rundzie rolniczej. No tak, tu koledzy w zasadzie wszystko powiedzieli. Ja może dodam tylko tyle, że wychodząc naprzeciw temu, co powiedział Mateusz, że rzeczywiście od samego początku miałem takie wrażenie, że ta Grunia, a tym bardziej w tej chwili Porozumienie z Porozumieniem, no to jest ruch taki typowo pozorowany, wydmuszka właśnie, no jak wspominając, jeżeli chodzi o tego typu alianse przedwyborcze, jak Porozumienie Polskie, no które okazało się kompletnie puste, jeżeli chodzi o treść, przypominam PSL-u, porozumienie z Kukizem, a miało być to szerokie porozumienie, w zasadzie było tylko po to, żeby Kukiz dostał się do Sejmu i, no i nic tego nie wynikało. Natomiast w tej chwili oczywiście w przypadku Agrounii Porozumienia Gowina, no to jest jeszcze bardziej puste i w treści ze względu na to, na charakter porozumienia, jak koledzy zwrócili uwagę, liberalny i Agrounii, no, która w naturalny sposób dąży z samej swojej istoty do ochrony rynku
i działalności polskiego rolnika, przynajmniej mówię tutaj o założeniu, prawda? Więc no to jedno z drugim z założeniami gospodarek liberalnych się kłóci. Także nic z tego nie będzie, no ale być może dla jakichś celów w tej chwili to, co koledzy zapowiadają, że ma być wywiad w Gazecie Wyborczej, że jest promowany przez TVN pan Kołodziejczak, no być może rzeczywiście tutaj do tego jest potrzebny i tak miało być, albo po prostu w pewnym momencie zdecydował się, że o teraz, albo ktoś za niego zdecydował, że teraz będzie przez tą część sceny politycznej popierany. Co do tych protestów w Medyce, no to wyglądają rzeczywiście na samorzutne protesty. Tutaj zdecydowanie myślę, że należy im przyklasnąć. Nie wydaje się, aby byli tam jacyś szczwani, tak zwani gracze polityczni. Organizatorem i tym, który najczęściej wypowiadał się, może tutaj powiedzmy jego imię i nazwisko, pan Roman Kondrów, który no poza tym chyba nie jest szerzej znany, być może tam w regionie, w którym żyje, jest znany, natomiast w Polsce jest to postać na chwilę obecną anonimowa. Cóż, no racja niewątpliwie jest po stronie tych rolników, w ogóle szerszym interesie, nie tylko polskich rolników, ale i w ogóle Polski. No, jeżeli jest prawdą to, co ci ludzie mówią, a nie ma powodu, dlaczego mieliby kłamać, że pełne są silosy ukraińskiego zboża, które wpływa na obniżenie ceny i na brak po prostu sensu dla dalszej produkcji przez polskiego rolnika zbóż. I wskazuje na przykład pan Kondrów właśnie wskazał na, nie wiem czy to byłoby do zrealizowania, na konieczność obłożenia jakby takimi tranzytowymi cłami tego zboża ukraińskiego przed jego sprzedaniem dalej. No oczywiście to podniosłoby jego ceny i nie wiadomo co by z tym dalej było, natomiast to już nie jest nasza sprawa, tylko to jest sprawa Ukraińców, prawda, i tych, którzy to ukraińskie zboże prawdopodobnie niekoniecznie robią to Ukraińcy, tak jak tutaj też koledzy zwrócili uwagę. To ukraińskie zboże w sensie pochodzenia geograficznego, no to już niech o to zboże się martwią ci, którzy je do Polski przysłali. Natomiast cóż, no rząd polski i minister rolnictwa, no jeżeli taki proceder ma miejsce, no to potwierdza to tylko to, co, do czego z pewnym uporem jednak wracamy, że jesteśmy sługą Ukrainy, przynajmniej ten rząd, a przecież i opozycja przeciwko temu nie protestuje. Tak to wygląda, natomiast pocieszające jest to, co wspomniał Mateusz o tym spotkaniu w Kijowie i o bardzo enigmatycznym stwierdzeniu szans, czy też w ogóle de facto wykluczeniu szans Ukrainy na wstąpienie do Unii, co dla ludzi patrzących na to w sposób taki normalny, to znaczy w normalnej sytuacji przed konfliktami, które w tej chwili się tam dzieją, po prostu poza wojną, prawda? No to przecież wiadomo było, że każdy z krajów, które aspirowały do Unii Europejskiej, niezależnie od tego, co my na temat Unii myślimy, czy jesteśmy za, czy przeciw i czemu się sprzeciwiamy, a co popieramy, no to oczywiście podstawową sprawą jest to, że musi posiadać po pierwsze stabilne terytorium, stabilne granice i stabilną władzę. No w żadnym wypadku już pomijam te kwestie związane ze stabilną gospodarką i tak dalej, i tak dalej. Ale te dwa warunki spełnione nie są i nie będą spełnione i tylko można tutaj zwrócić uwagę, że oczywiście dla naszych rządzących, cały czas podkreślam naszych, mówimy tak po prostu jako skrót myślowy, bo to się cały czas powtarza w komentarzach do naszych wystąpień, że my traktujemy, no, że to tak jest polski rząd, prawda, ale w sensie takim dogłębnym, że tutaj się Polacy z nimi identyfikują. I ja już Państwu mówiłem, że no jednak ktoś na nich głosował i niekoniecznie byli to Eskimosi. Natomiast no, to, co się dzieje i z jednej strony poważni ludzie rozmawiają w Kijowie z Ukrainą, a dla naszych władz nie ma znaczenia, no, pan wiceminister, tym zakończę, wiceminister spraw zagranicznych, pan Jabłoński stwierdził, że warunkiem jakiegokolwiek trwałego pokoju w Europie jest, żeby Ukraina przepędziła Rosję ze swojego terytorium, a celem Polski jest, by z agresji na Ukrainę Rosja wyszła pokonana, twarz absolutnie straciła i została rozliczona. No i wiecie Państwo, no jeżeli tacy ludzie nami rządzą, no to przecież pan
minister rolnictwa też w jakimś sensie dokłada swoje 3 grosze do tej polityki. No i dlatego jest tak, jak jest. Szkoda tylko, że według mediów, bo może było ich więcej, że było tylko około 100 tych protestujących rolników. Oby to się rozlało, bo to jest w naszym wspólnym interesie, przede wszystkim rolników, ale także nas wszystkich jako odbiorców, którzy chcieliby odbierać i spożywać polską żywność produkowaną w Polsce przez Polaków. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko podsumowując to, co kolega Piskorski mówił o tym szczycie UE, to ja zastanawiam się, to po jakiego grzyba ten szczyt w ogóle się odbył? Po to, żeby im powiedzieć, że no możemy porozmawiać, jak się wojna skończy, spełnicie warunki, to trzeba było jechać z tym aż do Kijowa? A poza tym jest tu pewien cynizm, dlatego że to jest na tej zasadzie. Dopóki się wojna nie skończy, nie mamy o czym rozmawiać. A wojna, my, czyli Unia, jesteśmy zainteresowani, żeby jeszcze trochę potrwała. I Ameryka też jest jeszcze tym zainteresowana. Czy to nie jest podejście antyukraińskie? No bo to jest cynizm. Głównie Ameryka jest zainteresowana, ale no i oczywiście te elity kompradorskie w Unii ma kolegację, ale jeśli można, no to się po to odbyło, że no, jak wszystkie spotkania i szczyty Ukrainy z innymi krajami odbywają się tylko i wyłącznie po to, żeby Zełenski i spółka mogli wyciągnąć czapki, kapelusze, puszki, wszystko inne, co mają i poprosić o grosiwo. Tym razem też się to udało i Unia Europejska ustami Ursuli von der Leyen wyasygnowała kolejne środki. Więc taki jest sens tych szczytów, jak kolega pytał. No ale to nie trzeba tam jechać w takim składzie, żeby im powiedzieć, dobrze, dostaniecie tam ileś milionów dolarów, wojujcie dalej. I no w ogóle uroczyście wręczyć czek, zawsze ładnie wygląda w mediach. A w ogóle ta pani Ursula von der Leyen, która według prasy węgierskiej jest otoczona amerykańskimi doradcami, to tak w kontekście tego, że wszyscy, niektórzy mówią, że to Niemcy za wszystkim stoją. Otóż nie, Ursula von der Leyen jest reprezentantką interesów Stanów Zjednoczonych, co Węgrzy doskonale rozszyfrowali. Ja, był taki reportaż, znaczy w telewizji, jak ona wita się z Zełenskim i była pełna uwielbienia wzrok w Zełenskiego, czyli coś jest dziwnego, to uwielbienie dla Zełenskiego. No nie podejrzewam tutaj jakichś innych rzeczy, ale ona autentycznie była wzruszona. Ale kolega powinien nie tylko podejrzewać, ale wręcz mieć pewność co do tego, że wzrastają w czasie takich szczytów obroty pewnej grupy społecznej, której tu nie będę głośno wymieniał. Natomiast jeżeli kolega mówi, po co takie szczyty, skoro powiedzieli im to, co powiedzieli, to co w takim razie mamy sądzić o wypowiedziach pana Jabłońskiego, które wskazałem? No, to jest osobny problem. Proszę panów, gadamy już ponad godzinę, więc czas przejść do lżejszych tematów, chociaż obawiam się, że nie będą takie lekkie, ale wiem, że niektórzy koledzy zawsze jednak przygotowują jakieś lekkie i dlatego zacznie kolega Przemysław Piasta. Dziękuję, ale najpierw chcę jeszcze o tych szczytach, bo nic nie powiedziałem. Proszę bardzo. Koledzy, udajecie, że nie wiecie, po co są szczyty, a przecież wszyscy kiedyś sprawowaliśmy jakąś władzę wykonawczą. Na przykład, kiedy ja miałem taką okoliczność, też jeździłem na różnego rodzaju spotkania. Na przykład byłem na Majorce na Radzie Regionów Europy. Po co było to spotkanie? No, żeby się spotkać. No i się spotkaliśmy na Majorce, jest fajnie. No więc fajnie jest jechać na szczyt za kasę swoich obywateli, swoich podatników i wszyscy na świecie tak robią. Potępiamy oczywiście to w szerszej skali, ale tak naprawdę, począwszy od tych samorządów, nawet dość niskiego szczebla, a skończywszy na władzach państwowych, czy nawet organizacjach ponadnarodowych, wszyscy organizują, szanowni państwo, szczyty, konferencje, wystawy, różnego rodzaju tego typu imprezy, zjeżdżają się w różnych mniej lub bardziej atrakcyjnych miejscach, no i to jest taki objazdowy cyrk dla wszystkich uczestników zabawny, a dla podatników kosztowny, no ponieważ przy takich okolicznościach właśnie władza pije sobie szampana, a w zasadzie nie, to wyborcy piją szampana ustami swoich przedstawicieli, a tak jak wspominał Adam, przedstawicielki jednego ze starszych na świecie zawodów dorabiają sobie do funduszu emerytalnego. Ale to tyle, jeśli chodzi o szczyty. Szanowni Państwo, ja dwie rzeczy. Najpierw ogłoszenie, a potem Michałek. Ogłoszenie dlatego, że ostatnio któryś z naszych widzów zarzucił nam w trakcie dyskusji, że my gadamy, a w ogóle nie jeździmy w teren. To nie jest tak, Szanowni Państwo, my po prostu chyba za mało się chwalimy, że jeździmy w teren, robimy różnego rodzaju spotkania, bierzemy w tym udział dość żywiołowo. W tej chwili
Kiedy rozmawiamy w Częstochowie, odbywa się spotkanie Polskiego Ruchu Antywojennego. Wczoraj rozmawiałem o nim z panem Sebastianem Pitoniem, ale z naszej ścisłej redakcji będzie na tym spotkaniu, chociażby przez jest na tym spotkaniu, kolega Łukasz Jastrzębski. Także my jesteśmy aktywni. Jeśli ktoś z państwa na przykład chciałby się ze mną spotkać, to zapraszam 10 lutego. Będę w Poznaniu w księgarni Sursum Corda przy Rynku Łazarskim. Będziemy rozmawiać sobie na tematy bieżące, przede wszystkim na temat zagrożenia wojną, które wynika z tej sytuacji obecnej na Ukrainie. Także, szanowni państwo, nie jest tak, że my nie pracujemy w terenie, że nie jeździmy oprócz naszej aktywności medialnej, publicystycznej, programów, które przygotowujemy. Jest to sporo kontaktu z ludźmi. Polecam państwu śledzenie nas na Facebooku, w szczególności Klubu Myśli Polskiej. Tam dzieje się wiele rzeczy i tam widać tą naszą aktywność chyba najlepiej. Jest także możliwość kontaktowania się z ludźmi o podobnych do państwa poglądach. A teraz Michałek. Spójrzcie państwo na ekrany, znalazłem dla was taki skarb. To, co widzicie na ekranie, ono, bo ja nie wiem, czy to jest ona, czy on, to jest ukraiński transseksualista, który występuje pod ksywką Werka Serduszka. Werka Serduszka wystąpi w Warszawie 6 marca. Jeśli państwo wspieracie transseksualistów, a jednocześnie wspieracie banderowców, to możecie, czyli takich banderowskich transseksualistów i innych banderowskich złożonych, to możecie sobie obejrzeć występ Werka Serduszka. W ten sposób dołożycie się do dalszej wojny na Ukrainie. Także jeśli ktoś nie ma gustu muzycznego ani w ogóle dobrego smaku, a poza tym chciałby dołożyć się, żeby ta wojna trwała dłużej, na przykład mógłby tak czynić z powodu jakiejś niechęci do naszych wschodnich sąsiadów, no to wtedy może w tym koncercie wziąć udział. No tam państwo mnie przynajmniej nie spotkacie, ale w końcu o gustach się nie dyskutuje. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Może wyślemy kogoś z działu kulturalnego, żeby ocenił, aczkolwiek jak kolega powiedział, że o banderowcach, to ja się zawsze zastanawiam, jak oni to tolerują. Bo to niby jest ruch taki no, skrajnie nacjonalistyczny i tak dalej, ale to już jest tajemnica. Kiedyś powiedział... Kolega Bandera też długo siedział w więzieniu, a w więzieniach różne rzeczy się dzieją, no to może to jest integralna część tego ruchu. Ja nikogo nie potępiam. Teraz mamy nowoczesne czasy, można mieć różne pomysły. No właśnie, to, ale na razie nie mamy wglądu jakby w tą sytuację i teraz kolega Michałek, to znaczy kolega Mateusz Piskorski, a powie o Michałku, a nie Michałek Piskorski. No właśnie, nie Michałek, ale kolega właściwie natchnął mnie na, nie wiem czy Michałka, ale ciekawostkę na pewno. Otóż kolega redaktor wspomniał o naszych węgierskich przyjaciołach. Mnie się spodobała ostatnia, właściwie nie wymiana zdań, ale odpowiedź ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjártó, który skomentował kolejne próby ingerowania w politykę węgierską, również w tą politykę dotyczącą konfliktu na Ukrainie, podejmowane przez niejakiego Davida Pressmana. David Pressman to ambasador Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie. Otóż Szijjártó powiedział wprost, że minęły już czasy, gdy jacyś zewnętrzni kuratorzy mówili nam, co mamy robić i co mówić w naszym kraju. Węgry są krajem suwerennym, a jak się dał do zrozumienia Pressmanowi to nie podoba, to droga wolna. Nie musi pełnić funkcji ambasadora w Budapeszcie, więc jasna, wyraźna, przejrzysta i stanowcza wypowiedź. W Stanach Zjednoczonych w niektórych mediach się zagotowało, szanowni państwo. Dodatkowo się chyba zagotowało dlatego, że nie licząc się chyba z tradycją kraju przebywania i pełnienia urzędu, ambasador Pressman jest jednym z, o, jest prawnikiem, ale jest jednym z aktywistów ruchu pewnej mniejszości seksualnej. Co zresztą bardzo mocno eksponuje również podczas pełnienia misji dyplomatycznej na Węgrzech, gdzieś tam z partnerem się pojawiając i tak dalej. Więc mamy wściekłość mediów amerykańskich i teraz tak się zastanawiam. Czy, no bo Szijjártó oskarżył, zadam retoryczne pytanie, Szijjártó oskarżył też Pressmana o próby ingerowania, czy tam Stany Zjednoczone ogólnie o próby inspirowania jakiejś opozycji wobec rządu Fideszu i Viktora Orbana na Węgrzech. Czy proszę państwa, czy może koledzy, słyszeliście jakąś reakcję po tym, jak niejaki Mark Brzeziński
spotykał się tutaj z polską antypisowską opozycją. Czy PiS wyraził podobne oburzenie, jak wyrażono w Budapeszcie? A pamiętamy, że przecież jeszcze wcale nie tak dawno mówił nam tenże PiS o tym, że Warszawa będzie drugim Budapesztem. Oczywiście pytanie jest retoryczne, odpowiedź znamy wszyscy. No może w kuluarach byli oburzeni, ale publicznie ja nie słyszałem, ale trzeba by przejrzeć wszystkie gazety. Jak kolega mówił o tym Pressmanie, tak, to mi się przypomniało, że to chyba już jest drugi albo trzeci konflikt władz węgierskich z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Tam był taki okres chyba, że był wydalony w ogóle. Przez jakiś czas nie było obsady. Tak, no i był okres, że nawet część polityków węgierskich znalazła się na listach persona non grata, nie wpuszczanych do Stanów Zjednoczonych. No właśnie, czyli na tym polega suwerenna polityka, ale zdaje się, że w Turcji teraz też była taka sytuacja, że tam ostrzeżono ambasadora Stanów Zjednoczonych, żeby przestał się mieszać. Przestał się mieszać. Kolega śmie. Przepraszam, już wyciszenie wyłączyłem. Odnosząc się do Mateusza i do tego pytania retorycznego, to mi się kojarzy z, no, PiS znalazł się w trudnej sytuacji w związku z Markiem Brzezińskim, w związku z tym zachował się tak w filmie Barei i stwierdzili, że mają bardzo ważny telefon międzynarodowy zapewne. Także w ten sposób uniknęli konieczności komentowania. Natomiast ja szybciutko muszę jednak wspomnieć, bo mnie bardzo zmartwił niestety prezydent elekt Czech, pan Petr Pavel, który jest prezydentem elektem, a już zdążył poprzeć wstąpienie Ukrainy do NATO i Tajwan. Także no, wszystkiego dobrego, ale u nas się szykuje jeszcze lepiej, ponieważ dzisiaj się dowiedziałem, że podobno pan Błaszczak ma być następcą pana Dudy. O mój Boże. Natomiast, proszę Państwa, najważniejsza sprawa to jest, tutaj już wspominałem, fenomenalny artykuł pani Anny Fotygi, byłej minister spraw zagranicznych w pierwszym rządzie PiSu i obecnie członkini Parlamentu Europejskiego. Zachęcam Państwa do przeczytania całości w języku polskim na stronie Myśli Polskiej, natomiast chciałbym Państwu a propos też dzisiaj tych zbóż powiedzieć, bo w ogóle oczywiście koncept pani Fotygi jest taki, że Rosję trzeba zniszczyć, skończyć raz na zawsze z imperializmem rosyjskim, podzielić ją na sieć krajów wolnych i niepodległych, w których to surowce naturalne będą wykorzystywane właściwie przez władców tego świata. Natomiast przeczytam Państwu tylko jedno zdanie. Nie ma czegoś takiego, to pani Fotyga mówi, nie ma czegoś takiego jak rosyjski gaz, rosyjska ropa, aluminium, węgiel, uran, diamenty, zboża, lasy, złoto i tym podobne. Wszystkie te zasoby są i uwaga, i to będą te nowe państwa, proszę Państwa, tatarskie, baszkirskie, syberyjskie, karelskie, ojrackie, czerkieskie, burjackie, jakuckie, uralskie, kubańskie, nogajskie i tym podobne. No nie wiem, aż się boję pomyśleć, jakie jeszcze mogą być. Ale proszę Państwa, ponieważ szaleństwo jest dziedziczne, więc na zakończenie Państwu wspomnę tylko o jednym takim panu, który tworzył tak zwane koła brygadowe młodych pogoń na emigracji i chciał rozbijać Związek Radziecki 70 lat temu. W roku 1953 zaproponował taki plan, że Polska utworzy Ukrainę Zachodnią, dlatego że Ukraińcy sami nie będą do tego zdolni. Na podstawach federacyjnych odda część Małopolski Wschodniej. On oczywiście był myślowo w kategoriach traktatu ryskiego. No ale co ciekawe dalej, bo a propos tej Syberii i dzielenia. Polacy pójdą przez Smoleńsk na Moskwę, rozbić Rosję i zorganizować jej obszary, bo Amerykanie nie potrafią tego zrobić. Polska miałaby przy tym objąć w posiadanie kawał Syberii po obu stronach rzeki Jenisiej. No to się co prawda kłóci z pomysłem pani Fotygi, niemniej jednak szaleństwo niejedno ma imię i nie jeden kolor. Czasami jest to kolor LGBT, ale to tylko a propos tego, co koledzy wcześniej mówili o ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To znaczy, że pani Fotyga tą pałeczkę przejęła sztafetę tak polskiej paranoi, ale ja bym miał do niej apel. Podzielając jej zdanie antyimperialistyczne, proponuję również, żeby zajęła się Stanami Zjednoczonymi. Otóż nie ma ropy i gazu amerykańskiego. Jest ropa i gaz, apaczów, siuksów,
i innych plemion indiańskich. Czy kolega się z tym zgadza? Całkowicie. Zgadzam się i popieram dekolonizację Stanów Zjednoczonych i Kanady. Chociaż Kanady już trwa, także... Co do Siuxów i Apaczów, mieliśmy jednego profesora, który się tym zajmował, jest w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, a tu kolega wspomniał, że minister Błaszczak ma być prezydentem, ale na razie jest prezydentem Andrzej Duda i przebywał, uwaga, 3 dni na Łotwie i wygłosił szereg przemówień, które przeszły trochę bez echa u nas, a uważam, że należy przynajmniej 2 fragmenty zacytować. Pierwszy dotyczy, jak koledzy nie wiedzą, co to jest ruski mir, to ja koledzom powiem, bo prezydent sprecyzował, co to jest ruski mir. Cytuję. Jak słyszę ruski mir, to widzę biedę, nędzę, zniewolenie, a to, co normalnie powinno być połączone nitami lub śrubami, widzę połączone sznurkiem do snopowiązałki albo drutem. Ale przede wszystkim ruski mir to dla mnie niewola. Niewola i jeszcze raz niewola, czyli coś, z czym nigdy nie pogodziliśmy się, nie pogodzimy i dlatego dzisiaj zdecydowanie opowiadamy się przeciwko temu z pełną świadomością historyczną. No to już teraz wiemy, co to jest ruski mir, a na wypadek, gdy ktoś zapytał go tam, co dalej będzie, to pan prezydent nawiązał do kurtyny, bo pojawiły się głosy, że nie możemy dopuścić do tego, żeby znowu pojawiła się w Europie żelazna kurtyna. I prezydent powiedział tak. Ależ ja jestem przygotowany na to, że żelazna kurtyna zostanie odbudowana. Jeżeli będę miał do czynienia za wschodnią granicą z agresywnym państwem, które chce zabijać swoich sąsiadów, zabierać ich ziemię, odbierać im wolną, jestem gotów zbudować żelazną kurtynę aż do chmur. No i koledzy co? Za nie mówili. To są wypowiedzi, uwaga, najważniejszej osoby w państwie. Czyli prezydenta RP na takim poziomie. Chmury znajduje się gdzieś w stratosferze, bo skoro chmury... Czy tak. Wiecie, koledzy, jak pan Duda ma jakąś działkę pod Warszawą albo gdzie indziej, to nie, albo pod Krakowem, to niech sobie buduje co chce, no byleby tylko sąsiedzi nie byli zbyt pokrzywdzeni. No ale korytarze lotnicze przebiegają, wiesz, Adam, to bezpieczeństwa kwestia jest. No i powiedział jeszcze o wojnie 20 roku, jak żeśmy tam z Łotyszami przez jakiś czas współpracowali, że były to piękne lata. Piękne dni. Ale nie mówił o tych Łotyszach, którzy byli po stronie bolszewickiej. Nie, myślę, że on nawet o tym nie wie, że to Łotysze... Ani nie, pewnie nie wspominał o SS Letland, kolego. Nie wspomniał ani o strzelcach łotewskich, którzy uratowali Lenina, jak już miał nóż na gardle w 18 roku, ale nie wspomniał o dywizji SS Letland, która prawdopodobnie wymordowała polskich żołnierzy w Podgajach. Ale jak wiadomo, prezydent pisze nową historię i myślę, że jak zakończy kadencję, to wyda nowa historia Polski. I będę oczekiwał tego z dużym zainteresowaniem. A na tym dzisiaj kończymy. Kolega Przemysław Piasta z niezaśnieżonego Poznania. Dziękuję bardzo kolegom, dziękuję Państwu. Już odwilż. Kolega Adam Śmiech z Pabianic, do których trzeba, uwaga, jechać z Łodzi 2,5 godziny. Dziękuję Państwu, dziękuję kolegom. Ale mógł kolega na piechotę iść, by było szybciej. No tak, ale co, potem musiałbym się wrócić po samochód. No. Nie no, wie kolega, samochód mógł poczekać na lepsze czasy. I Mateusz Piskorski, nie wiadomo skąd, ale wiadomo, że na tle myśli polskiej. Na tle myśli polskiej, a po wielu godzinach siedzenia w pracy w pomieszczeniu, trudno mi powiedzieć, jaka jest za oknem pogoda. Ja myślałem, że po kilkunastu godzinach siedzenia nie wiem, gdzie jestem. Tak też się może zdarzyć. Jan Engelgardt, wiadomo gdzie, na tle dzikich pól. Do zobaczenia za tydzień.